Na Facebooku takie pytanie kiedyś padło na grupie Kozie Głowy odnośnie wybiegu dla psów w Kozie Głowach. Kiedyś, kilka lat temu, w ramach budżetu obywatelskiego przeszedł taki wniosek stworzenia właśnie w Kozie Głowach wybiegu dla psów. I nigdy ten wniosek nie został zrealizowany. Ja zupełnie nie pamiętam, z jakiego powodu. Czy to z powodu tego, że w Kozie Głowach nie było gruntu, który stanowiłby własność gminy, czy też z jakiegoś innego powodu. Panie przewodniczący, czy pan może pamięta? Bo tylko pan tu może pamiętać, ponieważ pozostali członkowie naszej komisji na mieszkańca gminy. Także tu na to. Na ten moment dziękuję. Szanowni Państwo, odnośnie tego zagadnienia, o którym mówi Pani Kościelska, ten projekt budżetu obywatelskiego był przesunięty na ten rok ze względu na to, że sam projekt początkowo, który był zgłaszany do budżetu, był ponad 100 tysięcy. W ostatecznym chyba kosztorysie był ponad 160 tysięcy. Do tego były jeszcze też analizy kosztów utrzymania i oczyszczania tych miejsc, czyli wydatki bieżące. To zadanie zostało jeszcze za poprzedniej władzy odsunięte. W związku z tym, że ten projekt z budżetu obywatelskiego, bo on jest przesuwany, był zaprojektowany na ten rok i to, o czym również mówił wójt Glaser, sytuację w budżecie mamy, jaką mamy, więc po analizach i po rozmowach doszliśmy do porozumienia, że to zadanie nie będzie również realizowane w tym roku, będzie do projektu na rok 2021. Ono nie zostało wykreślone całkowicie, tylko przesunięte. Zdejmujemy te zadania, które nie mają zaangażowania, które można przesunąć w czasie, to nie znaczy, że one są likwidowane. Natomiast na tamten moment były te dwa problemy. Raz, że koszt był wyższy niż to, co było zaplanowane w budżecie obywatelskim, a nie były skalkulowane również wydatki bieżące, czyli utrzymanie i oczyszczanie tego miejsca w tak ważnej, na tak ważnym osiedlu i dużym, jakim jest Kozie Głowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A czy to na pewno o tym mówimy, czy to nie w Czerwolaku w tej chwili? Przydał się chyba. Nie, chodziło, moje pytanie dotyczyło Kozie Głowy. W Kozie Głowach chodziło o Kozie Głowy. To, co my w tej chwili w uchwale to jest psie kąty w Czerwonach. Na osiedlu Przylesie. Okej, no to może ja pomyliłam, przepraszam. W każdym razie wiem, że ten temat dotyczący Kozie Głów na pewno oparł się o to, że był problem tam z utrzymaniem czystości jeszcze i te koszty jakoś nie były tam policzone. Było to dosyć duże przedsięwzięcie i wiem, że na tamten moment była rezygnacja. Natomiast być może te psie kąty, które są teraz na ten rok, to dotyczą tylko i wyłącznie tutaj Czerwonaka czy osiedla leśnego. Nie osiedla leśnego, tylko osiedla Przylesie. Osiedle Przylesie. Nie. Ja pytam właśnie o Kozie Głowy, ponieważ w Kozie Głowach grupa mieszkańców zgłosiła projekt do budżetu obywatelskiego, były zbierane podpisy, projekt przyszedł i zapadła cisza. A jest to historia sprzed kilku lat, której ja zakończenia przynajmniej nie pamiętam. Ja myślę, że możemy też na Komisji Budżetu zapytać jeszcze panią Jambrowską z Wydziału Ochrony Środowiska, dlatego że ten temat był dosyć szeroko omawiany i związany był z dosyć dużymi kosztami, więc ja przekażę ten temat i może na Komisji Budżetu moglibyśmy ten temat jeszcze wyjaśnić.